No kochani, jesteśmy z powrotem. Kurczę, doszłem troszkę dalej, przepraszam, nie mogę wam tego pokazać, już tego nie zamieszczę niestety. Tutaj gdzieś zabiłem Maciugo Rękiego, gdzieś tu leżał jeszcze przed chwilą. W każdym razie już wiem, co mam robić i przepraszam was za to, że nie zobaczycie tego, co się stało tutaj, 2 sekundy temu dosłownie. W każdym razie wiemy, co się stało z El, co się zabrało. I lecimy szybko ją odzyskać. Miałem przecież jej bronić i nie dotrzymałem danego mi słowa. Tu znalazłem jej krótkofalówkę, czyli walkie-talkie. No i musimy się wspinać na górę. Boże, tylko żeby nic jej się nie stało. Ataki schizmów mogą cię przewrócić, lepiej zachowaj dystans. Nie chcę mieć z nimi nic wspólnego już, naprawdę. Są najgorsze stworzenia w całej rozgrywce. Nawet się Maciugo Rękiego tak nie boję jak schizmów. Przeżywałem to we wcześniejszych odcinkach. Na pewno pamiętacie. No i kolejny filmik. Gdzie ty, Alex, jesteś? Może mi powiesz? Jesteś przy domu? I co tu masz zrobić? Nic tu nie ma. Mam jakieś zadania może? Nie masz żadnych zadań. Może zobaczmy w domu, czy coś się zmieniło. O, drzwi nam... Co tu się dzieje? Skąd to się wzięło? Drzwi nam porosnęły jakimiś dziwnymi gąszczami, czyli nie mamy zmierzać do domu. To idziemy w złym kierunku. Mamy chociaż latarkę. Mamy. Wyłączymy ją na razie sobie. Myślę, że dobrze wszystko widać. No jak to dobrze, że ty wszystko sobie rozrysowywujesz na tej mapie dziwacznej. O, w dupę. Zmienimy szybko na nóż. No, nożem chyba będzie szybciej. Zawsze rozwalałem ogary rurą. Myślę, że ominiemy tego ogara w spokoju. Nie widział nas. Ślepa kicha jedna. Nieważne. W każdym razie przeżyliśmy spotkanie z dwoma ogarami. Nie byłem w ogóle w domu sędzi Holloway, więc się teraz do niego przejdę troszkę, choć mam zadanie troszkę inne. Idź do gabinetu doktora Fitcha, no właśnie. Może pójdziemy najpierw zwiedzić dom sędzi Holloway. Mam nadzieję, że będzie w nim coś ciekawego. Choć czasem lepiej nie wiedzieć, ale ja jestem ciekawski. Dobra, lecimy, kochani. Zamek jest uszkodzony. Nie dam rady otworzyć drzwi. Teraz możemy zapalić już latarkę. Jesteśmy... O, smog. Niedobrze. Co, weźmiemy siekierę i idziemy walczyć. Słyszałem, że lepiej jest strzelać w smoga, ale... Że lepiej jest w niego strzelać. Nie, on jest chyba odporny na ciosy. Pierwszy raz widzę, żeby smog mnie tak jechał, ale tak samo jak pielęgniarki jest chyba coraz silniejszy z każdą sekundą. No i padł, smog. I mamy kolejną walizkę, jest w niej, jak się domyślam, serum. Tak, mamy kolejne serum, czyli kolejny zastrzyk adrenaliny, który nam się przyda. O, co to było? Nie wiem. Który nam się przyda w potyczce z innymi różnymi bossami oraz potworami. Jak zabraknie health pointów oraz apteczek. Dobra, to zwiedzamy dalej. Kurczę, zabrał nam trochę życia nieszczęsny smog. Mam otwarte. Nie, najpierw pozwiedzam te pomieszczenia z brzegu. Daje się, na razie. Słyszałem jakiś... Nie wiem, co słyszałem.
jakąś książkę mamy. Nic tu nie możemy zrobić. Tu też nic nie ma. Tu również i tu również nic nie ma. Czyli to pomieszczenie uważam za sprawdzone i zamknięte. Kolejne pomieszczenie. Jakim jest pokój? O, z save pointem. Co my tu mamy w tym pomieszczeniu? Nic tu nie ma. Kurczę, przydałoby się coś. Ale naprawdę nic tu nie ma. Kurczę, to przykre. Przydałby się jakiś health drink, bo jest ich naprawdę mało. Tu już chyba byliśmy. Że też nie można tego sprawdzić. Dobra, wchodzimy. Do... tutaj wchodzimy. Jak się wchodziło? Najbliższe drzwi. Najbliższe drzwi, gdzie jesteście? Tu jesteś. O, tu mamy jeszcze coś. Porobimy sobie i sprawdzimy. Dajesz, Alex, ciachaj. Sprawdźmy to pomieszczenie. Daje się czysto. Ale po co mam tu wchodzić, jak tu nic nie ma? O, tam widzę coś za obrazem. Za... znaczy jakiś obraz widzę za... za tą szafką. Pchnij. Co to jest? Dziecięce rysunki. Co mówi o tym nasz dzienniczek? Gdzie my to mamy? Rysunki... tutaj chyba. Tak, zaraz sprawdzimy. Nie, nie tutaj. Nie w tą stronę. Przepraszam bardzo. Tutaj mamy. Kto zaś kradnie, co nie jego, niechaj porzuci nadzieję. Rozciągnie im skórę, będzie pękała, krew się poleje. No, dużo się z tego nie dowiedziałem. Nie wiem, o co chodzi. To mój pra dziadek Isaac Shepherd. Witam cię, dziadku, na obrazie. Dobra, to wszystko w tym pomieszczeniu. Więc już możemy wejść do środka. Tu chciałbym wejść. O, jakaś dziwna aura z tamtego pomieszczenia dobiega. Troszkę się boję, nie ukrywam. Wejdziemy najbliższymi drzwiami. Mamy tu mapę. Nie mamy, no kurczę. Czemu tu nie ma mapy? Co my tu mamy? Mama i sędzia Holloway rozmawiające w naszym domu. Kolejne zdjęcie. To wygląda jak dziurka od klucza. Fajnie. Historia Doliny Pasterza. To historia interesu i przedsiębiorczości złożona została niemal z półtora wieku temu. Jej założyciele przybyli tutaj jako pielgrzymi, szukając nowego domu, by wyznawać swą wiarę i zapewnić pomyślność czterem rodzinom. Wkrótce rozwinęła się w kwitnące miasteczko. Wokół obecnej głównej ulicy pojawiły się sklepy i urzędy. Początek nowego wieku sprowadził turystów chętnych do badania okolicznych jezior i rzek, a wraz z turystami przyszły nowe interesy. W latach 50. bla bla bla. Czyli nic ciekawego, nawet nie doszła nam żadna notatka, czyli to niepotrzebnie to przeczytaliśmy, chociaż zawsze to się przyda.